Przede wszystkim, znowu poziom 7, ściąg Pillars of Eternity. Dobra, schodzimy do poziomu 9, bezkresnych ścieżek. Ciekawe, jak jeszcze daleko do końca. Jeżeli wierzyć mapie, to jeszcze kawałek. Więc chyba nie ma sobie co zaprzestać zaprzątać tym głowy. Dobra, wysyłamy przodem Murzyna, a my idziemy bezpiecznie tyłem. Co to jest? Ta adra zmieniła kolor na matową czerwień. Spore fragmenty ściany i sufitu wykruszyły się. Okej, ciekawe, dlaczego tak się stało. Czy się, powiedzmy, w pewien sposób utleniła? Czy coś tu zewnętrznego zadziałało? Czy może się dowiemy? Dobra. Idziemy dalej. Pagienny szlam. Przeciwników najbardziej nie lubię. Już najtrudniej uniknąć od nich obrażeń. Tak. Zaczynamy walkę, one zaczynają rzucać te swoje jakieś... Bum, bum, zrób bum. Ach, nie zdążyła. Trudno. A, jednak zdążyła na trupie. Spoko. Tak, zaczynamy walkę, one zaczynają nas pluć. I to czasami bardzo przykro. Pluć. Okej, diament. Chyba do jakiegoś przepisu chyba potrzebowałem diamentu. Który jakoś ostatnio sprawdzałem. Okej, to są jakieś zamknięte drzwi. Tak, ale możemy je otworzyć. Poziom trudności 12. Okej. Możemy użyć wytrychów. Znowu muszę zrobić i porządek. Pułapka ogłuszających pocisków. Dobra, to schowamy. I weźmy jakieś wytrychy. Wytrychy. Mam masę wytrychów, więc nie będzie z tym problemu. Muszę je jakoś użyć. Poziom trudności zamka 12, Gilly Lightfoot mechanika 10. Aha, więc nie mamy szans tego otworzyć. Okej, okay. Spoko. W takim razie wrócimy tu po awansie Gilly. Muszę zwrócić uwagę na to, żeby więcej punktów dać jej w mechanikę, a mniej w pierdoły. Dobra. Dobra, 100 z kości, trochę kasy i jakiś złom. Okej, ten poziom nie jest chyba zbyt duży. Okej, kobiety przodem. Zwłaszcza kobiety łotrzyce przodem. I zobaczmy. Okej, okay. Na razie jest bezpiecznie. Ktoś tu się chyba bawi nieźle. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Coś, czym lepiej nie chodzić. Tak, to bolało. Dobra, wyślemy kogoś żywego. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Nic. Okej, wygląda na to, że im szybciej chodzimy, tym więcej obrażeń dostajemy. Skradanie się niewiele daje. Okej. Nie wiem w takim razie, co z tym zrobić. Może wrócę tu za jakiś czas. Może uda nam się jakoś schować te kolce. Jak na razie to bardzo bolą. Okej, coś tu jeszcze mamy. To tyle? A nie,
Tutaj jeszcze. Nie. Okej, okay, wygląda na to, że tu jest zamknięte, są zamknięte drzwi. Okej. Okay. Co może nie uda nam się w ogóle zrobić progresu dalej. Nie, nie idźcie wszyscy. Nie ma sensu, żeby wszyscy się zabijali. Okej, okay, dobra. Decydowanie. Okej. Okay. Tak, otwórz. I uciekaj. I zobaczmy, czy coś mu tu możemy zrobić. Okej, okay, tutaj są te drzwi. Okej, okay, wiecie co? W takim razie chyba się wycofuję. Dobra, czytam autozapis. Tak, i powrócimy tutaj z troszkę wyższym poziomem łotrzycy. Wygląda na to, że już troszkę mnie tu wygania gra. Dobra. Ale spoko, to nie problem. Przy okazji będziemy mogli awansować drużynę i tak dalej. Mógłbym też posprzedawać ten cały krab, który ostatnio tutaj znalazłem, ale mam tyle złota, że nie potrzebuję na razie więcej, więc zrobię to wtedy, kiedy będę potrzebował złota, czyli kiedy indziej. W sobku można umieścić nadmiar przedmiotów, kiedy ekwipunek postaci jest przepełniony. Niektóre przedmioty, takie jak przedmiot fabularny, składniki są umieszczane w schowku automatycznie. Okej, okay, no fajnie. Mnie właśnie zastanawiało. Okej, rozbójnicy tego twoją warownię za 5 dni. Po co czekać? Po co czekać? Komat mi, bro. Dobra. I od razu zaczynamy. Z grubej ruły. Ty możesz im przywalić jakimś świętym kolumną świętego czegoś tam. Ty możesz przywalić im czym? Przerażające osłabienie. Co to robiło? Osłabienie i przerażenie. Rzućmy zamęt. Nie chcę, żeby pozabijali moich ludzi zbytnio. Okej, okay, tam jakieś bandytki uciekły. Okej, okay, wiesz co, anuluj. Rzuć zamęt tutaj bardziej. Tutaj się bardziej przyda. Dokładnie. Tych magów zaraz pozdejmujemy. Okej. Okay. Chyba nieźle ich przetrzebiło. Okej, okay, teraz nam łamacza zabiją. Możemy kogoś zdetonować? Bandytę? Spoko. Okej, okay, jeszcze tutaj ktoś się kryje. Dobra. Trochę mi zasłaniają przeciwników tutaj. Więc trochę nie widzę, co się dzieje. Okej, okay, fajnie. Jeszcze ten bandyta został. Okej, okay, tutaj chyba kogoś zakosili, więc nie fajnie.
A lot przywali im ogłuszeniem. Czy nie ogłuszeniem, magicznym atakiem, który oszałamia. Fajnie. Dobra, no zobaczmy, kto nam poległ. Długotrwałe premie to dla nich 300 sekund. No, w pewnym sensie to jest długotrwało, ale dobra. Parę z innego szmelcu. Wow, większość mi poległa. Fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, standardowo biorę wszystko to, co ma największą ochronę. Dobra. Jeszcze mam jedno miejsce. Czniczka, bla 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 bla. Zakrwawiony zbiór. Okej. Tak, troszkę drogocenne są te obrony. Ale cóż, dobra. Dobra, to awansujmy może. Matka pewnie niedługo awansuje. Ale nie wiemy, jak to niedługo będzie. Więc po kolei paladyn. Dobra, atletyka. I talenty. Dostał coś nowego? Większe nakładanie rąk. To chyba już miał, co? Gwałtowne płomienie. Zmocona wiara. Głęboka wiara. Modyfikuje wiarę i przekonanie. Odbicie plus 2. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 3. Okej. Byłoby spoko. Czyli oprócz tego plus 7, plus 14. Tak, to by oznaczało jeszcze dodatkowe plus 2 i plus 3. Byłoby fajnie. 25% obrażeń, mech. Plus połowy. Okej. Dziwna łaska. Kiedy paladyn pokona przeciwnika, mech. Dobra. Moglibyśmy dać mu też coś. Styl walki, broni tarcza. Odbicie tarczą plus 6. Premia do odbicia zapewniona przez tarczę dotyczy także refleksu. No, mogłoby się przydać. Użytkowe. Łapacz dusz mógłbym mu dać. Łapij duch. Zdrowie plus 20%. Tak, zdecydowanie to się przydaje. Ale mógłbym to dać również kapłanowi. Styl walki, styl jednoręczny. Czyli więcej krytyków, to nie za bardzo mnie to przekonuje. Uświęcenie. 5% obrażeń przeciwko nośnikom dusz, mech. On już chyba ma ten profit, który mu dodaje dodatkowego przeciwnika w zwarciu. Obrona, oślepienie, ostrożny atak. Odbicie plus 8 typu ataku mech. Skramny odwrót, znakomite odbicie. Okej. Chyba wezmę to. To da nam dodatkowe odbicie oraz obrony dla wszystkich członków drużyny, więc fajnie. Dobra. Jest teraz opisane, co głęboka wiara łącznie daje. Nie jest opisane, ale dobra. Rozumiem, że ten bonus wchodzi już w grę. Dobra. Ty poczekasz na większą atletykę, albo dostań dodatkowe przetrwanie. W
Dobra. I zobaczmy. Czujny obrońca. Poprawia spostrzegawczość w trybie obrony, przyznając premię do hartu, refleksu i woli. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Mech. Dodatkowe powalenie też mech. Z tych zwykłych talentów on nie ma już chyba zbyt ciekawego. Trzeba mu dawać coś w stylu właśnie łowca dzikich, czyli jakieś bonusy do konkretnych przeciwników. Możemy mu szycie ran dać, żeby na sobie mógł tego użyć. Serce burzy, nie. Arsenał mu możemy dać. Tylko tak, zobaczmy. Co on mógłby wziąć jako zbój? Nie zbój, tylko jako żołnierz. Czy mógłby używać Morgensternu? Specjalizacja w broni żołnierz. Pika modbojowy? Nie. Bo ma ten fajny Morgenstern. A właśnie, czy paladin mógłby go używać? Rycerz. Tak, paladin mógłby używać Morgensternu. Tego, którego schowałem. Gdybym potrzebował, ale nie. Dobra. W sumie mógłbym mu dać arsenał, ale w sumie nie potrzebuję żadnych innych broni. Ten miecz zazwyczaj mi wystarcza. Jak coś jest odporne na sieczne, to jeszcze on zadaje obrażenia kłute. Jak coś jest odporne i na sieczne, i na kłute, to reszta drużyny może się tym zająć. Ale wiecie co? Dobra, powiedzmy, że damy mu ten arsenał i damy mu ten Morgenstern, żeby mimo wszystko miał jakieś opcje, jeżeli coś będzie i nasieczne, i nakłute, odporne. Dobra. Tym Morgensternie, o którym mówiłem, to jest. Gdzie on był? Tak, paladyn go trzyma. Plus 20% obrażenia kwasowe i obrażenia otrzymane jako wytrzymałość 20%. Okej, okay. Trzymaj. Ciekawe, czy pojawi mu się to gdzieś na widoku. Chyba nie. Chyba tylko drugi zestaw widać. Pierwszy i drugi widać na modelu postaci. Ale dobra, nieważne. Alot, teraz ty. Cenność wobec określonego rodzaju stworzeń. Dobra, to weź sobie przetrwanie. I mamy dodatkowe zaklęcie 5. poziomu. Z tego co pamiętam, to nie było chyba jeszcze nic potem nic ciekawego, co bym chciał tu wziąć. Gorzka cuma. Od zimna utrafionych przeciwników. Cel obrażenia. Unieruchomienie wiązka. Nie. Podstępnie magiczne zabezpieczenie aktywuje, jeżeli wytrzymałeś postaci spania do 50%, przyznaje lekcję obrażeń i obrony, jednocześnie powalając wszystkie pobliskie przeciwników. Wszystkie obrony plus 20, lekcje obrażeń plus 10. Okej, okay. Nie najgorzej. Duchowa lanca. Rzucający przywołanie lanca, duchowa cicela. Obrażenia, wow. Cel 29,4 kłute, celność plus 15, go trabicie. Właściwości zwiększony zasięg, mistrzowska jakość, szybkość. Jaki to ma zasięg? Wszechstronne pika, przedmiot wręczny. No, okej. Okay. Więc to jest przywołanie broni. To ma duże obrażenia, ale nadal to jest po prostu broń wręczna, więc nie. Fala mrozu. Cudowna męka. Pochłania stanowczość, intelekt i percepcję celu, tworząc dwa dodatkowe efekty słabszej wersji, które przeskakują na kolejne ofiary. Mech. Nie lubię takich rzeczy. Mur mocy. Teraz zdaje obrażenia miażdżonej okulary wszystkich wrogów, którzy przez nią przejdą, szczytając jednak sprzymierzeńców. Przemienia w świnie pojedynczego rozumnego przeciwnika. Świnia jest bardzo słaba w wartości obrony. Okej, to możemy zrobić, bo to jest przeciwko hartowi, a to nie. Myślałem, że gdyby to miało przeciwko woli, to miałoby sens, bo wtedy moglibyśmy silnych przeciwników, powiedzmy barbarzyńców albo wojowników, zamieniać w świnie i takich dobijać.
Ale i tak brzmi fajnie. Więc myślę, że sobie to wezmę. Okej, i co? Talenty. A, talenty, okej. Żeby wziąć jakieś dodatkowe zaklęcie. Żeby wziąć... Ewakuujący wybuch. Modyfikuje wybuch. Pominięcie redukcji obrażeń plus 5. Cel wróg plus promień. Wybuchu? Chodzi o ten wybuch magiczny, tak? Czyli redukcja obrażeń plus 5 to byłoby fajnie. Dobra. Jest jakieś biegłość broni dla różdżek albo bereł? Jest, biegłość broni szlachcic. Celność dla bereł plus 6. Co moglibyśmy tomu dać? Co moglibyśmy mu jeszcze dać? Jakieś dodatkowe zaklęcie. Też by nie było źle. Myślę, że dam mu biegłość w broni, żeby berłem mógł lepiej atakować. Sztylet, rapier, buława, perło, laska. Okej, dobra. Bo to, co używa, to jest berło, tak? Muszę się upewnić. Alot. Berło, tak. Okej. Myślę, że dodatkowa celność nie zaszkodzi z tym berłem. Dobra, więc forma bezwrotnego zwierzęcia oraz piekłość broni szlachcic. Dobra. Okej, wybaczcie na chwilę. Okej. Dobra. Dobra, no to odpocznijmy jeszcze. W basztach. Dobra, nic się nie wydarzyło. I ruszajmy dalej. Ku przygodzie. Jakakolwiek by ona nie była. Dobra, twierdzimy drużynę. Właśnie. Chciałem wykonać jeszcze zadanie. Sanie i wspomnienie? Nie. Długie łowy. Tak, ale dokładnie nie wiem. Nie wiem, gdzie to wykonać. Więc pewnie będę musiał gdzieś to spojrzeć. Poradnikach czy coś, jak to zrobić. Dobra. Póki co przejdźmy się może trochę do bliźniaczych wiązów. Najpierw musimy odwiedzić sztormowy wąwóz. Pamiętacie, jak wychodziliśmy z Zatoki Buntu po pożarze. Jedna kobieta tam krzyczała, czy ktoś generalnie krzyczał, że w sztormowym wąwozie skończyła się ulewa i że można już przejść. Dokładnie chodziło o tą ścieżkę. I tędy właśnie prowadzi droga do bliźniaczych wiązów. A tam się teraz musimy udać. No to chodźmy tam. A właśnie. Zanim tam jeszcze pójdziemy, chyba możemy pójść do Learemen. I coś tam się chyba powinno pojawić teraz. No zobaczmy. Nie powinno zająć to dużo czasu. Ten ktoś chyba powinien być tutaj, co? Tak, coś tu zamrygało. Więc wejdźmy tutaj i zobaczmy. Chyba tu nikogo nie ma. Okej. Tak najwyraźniej się pomyliłem. Dobra. Nie szkodzi. A, zapomniałem kupić zestawów odpoczynkowych. Trudno. Przeżyjemy jakoś z dwoma. Mam nadzieję. Tu. No to idziemy.
Pewnie zauważyliście, deszcz w końcu również przestał padać. Więc miasta płoną, ale przynajmniej deszcz przestał padać. Więc tyle dobrego. Okej. Nareszcie jest! Witam panowie, czy my się znamy? Czarodziejka z Bratstwa... A! Proszę, proszę, proszę! Odzianą w szatę kobietę otacza uzbrojona grupa. Kobieta jakby smakowała każde słowo przed wyszeptaniem kolejnego. Nareszcie! Trzeba było zostać w zatoce buntu. Cieszę się jednak, że zabrakło ci rozsądku. Oczekiwałam tej chwili, odkąd wszedłeś na drogę. Może jakieś ostatnie słowa? Tak bardzo się starałeś, ale szkoda by było zakończyć wszystko w milczeniu. Zakończymy to w milczeniu po moim trupie. Dobra, bądźmy mili. Odejdź, zanim stanie ci się krzywda. Masz szlachetne serce. Z radością będę patrzeć, jak płonie. Czas skończyć. Okej. Dobra. Dobra, muzyka znowu przycichła. Dobra, czy ty masz zasięg? Masz zasięg, no to otwórz ogień. Czy ty masz zasięg? Nie masz zasięgu, ale chwilę podejdziesz, będziesz miał zasięg. Dobra, wojownik, wojowniczka, łotrzyk. Otwórz ogień do łotrzyka. A ty również otwórz ogień, ale tylko poczekasz, aż tutaj podejdą bliżej. Potem otworzysz ogień do wszystkich. Tak. Tak, czarodziejka już prawie nie żyje, więc... więc nie będzie problemu. Puf. Okej, wojownik się tutaj jakiś przypatoczył. Przywal mu grimoirem, alot. Okej. Ktoś tu został zdominowany. Zamyt tylko. Jeden gość padł. Chcemy zabić jak najszybciej czarodziejkę, więc... więc przejmie tutaj zwarcie niezłomny. Okej, czarodziejka padła. Teraz oni otworzą ogień na tego wojownika, co się tutaj przypałętał. Ty możesz go zasztyletować. Ty możesz pomóc paladynowi. Ty możesz go oślepić. Okej. Ty możesz go wysadzić. Okej, ty otwórz ogień tam. Okej, tego nie do końca wysadzi wolę. Ale wystarczy. Puf, ładnie. Dobra. Wszyscy ognia tutaj. Okej, zdominowaliśmy tego gościa, fajnie, więc kolejny. Więc kolejny ładunek wszedł do berła. Ha, czarodziejka padła, jej lustrzane odbicia nadal zostały. Spoko. Spoko. Dobra, zobaczmy, czy coś mieli ciekawego. Solidne rzeczy, fajnie. Solidne rzeczy są trochę warte. Solidny arkebus, ale my już mamy jakiś solidny arkebus. Okej, temu się przyjrzymy. Reszta wszystko solidne. Ale od pewnie będzie chciał zobaczyć jej grimoire. Okej. Grimoire maka Bractwa Ołowianego Klucza. Nic ciekawego za bardzo. Pomniejsze przejęcie grimoiru. Daje dostęp do 3 darmowych zaklęć poziomu 3 lub niższego pośród zaklęć celu. Dobra. Zostawmy sobie na później. Okej.
Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tu jest pewnie wyjście już. Co? Chyba tak. Bagienny zarodnik. Okej. Ty... Nie idź, ty otwórz ogień po prostu. Ej, co się z tobą? Znowu zdominowanie. Prawda, ta dominacja jest już denerwująca. Okej. Co tu miała ten przemiot z płonącymi ranami? Chyba miała... Chyba matka to miała. Okej. Podejdź, Talot. Sparzysz ich. Czy to nikogo nie trafi mojego? Chyba nie. Okej. Okej, to im dużo obrażeń zadało, fajnie. Teraz ich standardowa. Okej, mam nadzieję, że jest dominacja minie, zanim ponownie zaatakuje, byłoby fajnie. Okej. Alot, coś się do ciebie przyczłapało przy walmu. Eder, pomóż Alotowi. Eder? Kto ci kazał? No, najwidoczniej podczas walki poprzedniej, a... Okej, Eder może odsuń się trochę. Ty przywal. Szlamowi. Puf. Nie dało się odrzucić. Znaczy nie jest odporne na to, okej? Okay. Rap, pomóż tutaj. Okej. Okay. No, znowu dominacja. Dobra. Palenie. Okej, tutaj pokażę. Dobra, spoko. Jeszcze tam jest kolejny. Zaraz go obsłużymy. Dobra. Dobra, możesz go podpalić, możesz. Nie, nie możesz, bo nie żyje. Dobra. I kotek dalej za nami chodzi. te pety. Znaczy, jak to nazwali? Pupila, tak. Pupila to bardzo fajny pomysł. Jaszczurka smyka pod kamień. Uciekaj pod kamień, jaszczurko. Cię dorwą poszukiwacze przygód. Wypatroszą twój brzuszek i poszukają w poszukiwaniu pieniążków. Sprawdzone info. Poszukiwacze przygód tak robią. Okej. Okay. Centkowany stelagr. Okej, okay, znowu jakąś dziką grupę napotkaliśmy. Ty masz płonące rany, ty masz płonące rany. Okej. Okay. Spróbuj zdominować któregoś. Adar. Nie. Alot znaczy. Nie udało ci się. Dobra. Spróbujmy tutaj zablokować. Przywalmy im... Tutaj tak. Ty z... Tu użyj czegoś, czym jesteś dobry. Tutaj zablokuj go. O, fajnie. Go zasztyletować. No. Nie lubię właśnie takich starć z takimi dużymi grupami, bo zawsze... Zawsze od razu rzucają nam się na tylnie linie. Okej. Okay. Muszę mu przywalić. Byłoby fajnie. Teraz tutaj. Dobra. Możesz pomóc Paladynowi. Paladyn może też pomóc samemu sobie. Pan może rzucić to. Ty możesz pokrzyczeć na wszystkich. Okej. Okay. Eder jednak, chodź tutaj.
Tak, dokładnie. Okej. Tylko zasztyletujesz szybko. Okej. Teraz druga linia, zmiana broni. Okej, dobra. No już widać zdecydowanie postęp naszych postaci, bo widzicie, nawet jak już spore obrażenia otrzymamy, to aż tak to bardzo na zdrowie się nie rzuca, więc to jest chyba jakiś progres. Dobra, spadajmy jeszcze tutaj szybko. Czy coś tutaj jest ciekawego? Więcej tych, tych. O, jakaś piwgra. Okej. Zablokujmy szybko, jak najwięcej się da. Dobra, skupmy się na tej piwgrze. Znajdźcie się, ona nam najbardziej tutaj będzie przeszkadzać. Okej. Rzucić błogosławieństwo na wszystkich. Dobra, rozpaczona matka rzuciła. Wow, rozerwało to. Ciekawe. Co teraz chcemy? Chcemy pewnie pomóc kapłanowi. Okej. Wow, no on berwał po paru ciosach. Serio niezłomny? Straszny z ciebie leszcz. Czy to oznacza, że muszę ci dużo lepszy pancerz przydzielić? Może po prostu rzucanie go do pierwszej linii to nie jest najlepszy pomysł. No czasami kogoś trzeba. Dobra. Że więcej tu ciekawych rzeczy pewnie nie znajdziemy. Hełm rogaty. I tak dalej. Dobra, awansujmy jeszcze szybko matkę. Wiedza. Moce. Zobaczmy. Poziom 5. Taktyczna więź. Użytkownik celność plus 20 podczas atakowania tego samego celu. Cel. Okej. I przywództwo. Wszyscy wrogowie w obszarze działania odczuwają nieodparte pragnienie podporządkowania się Nigmatowi. Cel zostaje zdominowany, a pozostali zauroczeni. Taktyczna więź czy przywództwo? Celność plus 20 to nie lichy bonus. Ale przywództwo... Zasięg 4 metry... Walczy po... Myślę, że chyba wezmę to. Tak pewnie nie będę tego aż tak często używał. Okej, talenty. Mentalny odwet. Uderzenie odwetowe głusza wolę, jeżeli spróbuję ataku na wolę enigmatyka. Tak, to by się przydało. Kiedy walczyliśmy z tymi wampirami, no to próbowały nam zdominować matkę, więc następnym razem już im się to nie będzie udawało. Więc mam nadzieję, że w przyszłości również będzie zgarnieć na siebie większość ataków na wolę. Okej, w następnym odcinku ogarnę, gdzie można wykonać to zadanie. Ponoć tam fajne rzeczy się robi. No i będziemy powoli dalej ruszać z fabułą. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!